Już jako 19-latka wyjechałam z Polski. Podróżowałam bardzo dużo lat, a od 17 lat mieszkam na Marbei w ogóle. Mamy tutaj 300 dni słonecznych w roku. Wspaniały mikroklimat, piaszczyste plaże, morska bryza, palmy. Od 9 lat zajmuję się wynajmem luksusowych nieruchomości. Prowadzenie firmy doprowadziło mnie do bardzo częstych, notorycznych, powiedziałabym, sytuacji stresowych. Moje kompulsywne jedzenie doprowadziło mnie do wagi 100 kg. Zajadywałam stres, zajadywałam smutki, nieregularne jedzenie, brak ruchu. Moje życie przed wyzwaniem mogłabym porównać do stateczku dryfującego po Morzu Śródziemnym, który tak właściwie nie wiedział, dokąd zmierza, po co zmierza. Miałam to, co chciałam, aczkolwiek nie byłam szczęśliwa i nie byłam spełniona. Na wyzwanie trafiłam przez przypadek i od razu wiedziałam, że jest to w tym momencie życia program dla mnie. To wyzwanie nas zjednoczyło i nas jednoczy, czyli osoby, które tak samo myślą lub podobnie myślą. Jest to naprawdę wspaniałe. I są to ludzie też bardzo weseli i mają poczucie humoru. Integracja była bardzo, bardzo ważnym dniem. Zawsze odkrywałam coś nowego w wyzwaniu. Są to prawdy życiowe. Bardzo podobały mi się te ćwiczenia. To jest czas dla Ciebie w tym momencie, czas na refleksję, czas na zastanowienie się nad samym sobą. Wyzwanie mnie nauczyło na pewno cieszyć się życiem, być szczęśliwym tu i teraz. Obudziło gdzieś drzemiące we mnie marzenia. Uświadomiłam sobie, że mogę wszędzie i wszystko. Podczas wyzwania zaczęłam regularnie, parę razy w tygodniu, trenować. Zaczęłam się zdrowo odżywiać. Udało mi się schudnąć około 15 kg. Cały czas mam w planie oczywiście pracę nad sobą. Wyzwanie uczy nas, jak organizować swój czas, czyli jak zarządzać priorytetami. Odkrywam też piękno w zachodzie słońca, we wschodzie słońca. Mieszkając tutaj przez tyle lat, nigdy nie chodziłam na wschody, zachody słońca. Gdzieś byłam zabiegana. Teraz odkrywam te piękne rzeczy i jestem szczęśliwa. Podczas wyzwania i dzisiaj ruszyłam na ocean i dążę do swoich marzeń. Zamieniam te marzenia w cele. I wiem, dokąd zmierzam, wiem, po co zmierzam, wiem, co mam zrobić, żeby osiągnąć te cele. Nazywam się Joanna Wiatr i jestem uczestnikiem wyzwania 90 dni.